Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Szczepić, szczepić i jeszcze raz szczepić. Pełna zgoda. Ale jednocześnie apel do totalnej opozycji. Nie przeszkadzać, pomagać, nie kłamać. Nie dość, że od ponad roku atakuje nas to strasznie dramatycznie koronawirus, to jeszcze totalna opozycja w tym okresie wydaje się działa według zasady im gorzej, tym lepiej. Tak nie wolno. Tu chodzi o zdrowie i życie Polaków, wszystkich Polaków. Tak ciągłe krytykanstwo, czarnowictwo, sianie defetyzmu, to nie są metody zachęcające do szczepienia. Od początku, proszę Państwa, istnieje Narodowy Program Szczepień. On funkcjonuje w sposób profesjonalny, bardzo skuteczny, ciągle przyspieszał, entuzjastycznie wręcz przyspieszał. Tu brawa i gratulacje dla twórców tego programu. Oczywiście były chwilowe problemy, ale to wynikały tylko z dystrybucji i niewywiązania się umów Komisji Europejskiej. Rzeczywiście teraz jest spowolnienie, choć trudno to sobie jakby wytłumaczyć, dlatego są twarde dowody, że szczepionki to dobrodziejstwo, to realna inwestycja w zdrowie. Takie dowody wszyscy znamy praktycznie, przecież nie ma już na świecie czarnej ospy, nie chorujemy praktycznie na innego medyjne chorobę, ani na tężyc, koklusz, błonicę, gruźlicę. To tylko dzięki szczepieniom. Obecnie bardzo konkretny i taki zbawczy wręcz dowód, osoby zaszczepione nawet po zakażeniu innymi wariantami koronawirusa nie umierają, nie mają powikłań, praktycznie nie są hospitalizowane, mają lekki przebieg choroby. Szczepionki obok antybiotyków to największe ponadczasowe osiągnięcie medycyny. I teraz pytanie do pana ministra. Tak zwane szczepienia krzyżowe to propozycja, która już jest rozważana w wielu krajach Europy. Niemieccy eksperci, też naukowcy z Uniwersytetu w Oksfordzie proponują tak zwane szczepienia krzyżowe. To jest, by osobom zaszczepionym pierwszą dawką wektorowej szczepionki AstraZeneca podać drugiej dawce szczepionkę wykonaną przy użyciu mRNA, czyli Pfizer, BioNTech i firmy Moderna. Ich zdaniem to może wzmocnić odporność i jeszcze skuteczniej obronić przed koronawirusem. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pytanie do pana ministra, czy jest taka ewentualność rozważana w Polsce? Bardzo proszę, pan poseł.